W tym filmie usłyszysz 127 pytań o League of Legends. Odpowiadać na nie będzie 64 graczy. Każdy z nich ma jedną szansę na błąd. Jeżeli pomyli się dwa razy, odpala z dalszej rozgrywki. Ostatnia osoba w grze wygra dowolnego skina w League of Legends. Jak nazywał się trunek, który zamówił Gragas w karczmie u Jaspera? Winko. Niestety nie, był to złocisty porter. Ile jest regionów w LoLu? Z jakiego materiału jest stworzony most na Howling Abyss? Powiem, że metal. Niestety nie, jest to meteoryt. Wow. Kto wygrał spotkania RNG i Evil Geniuses w półfinałach MSI 2022? RNG. Dobra, jest to poprawna odpowiedź, gratulacje. Która z wymienionych postaci nie walczy z pustką? Malphite, Kai'Sa, Kassadin, Mal'Zahar. Chyba Malphite. Niestety jest to błąd. Mal'Zahar. Dawid, postaw Sepinka przed sobą, bo postawiłeś zwykłego i ci zniknęło. A, chciał mnie ograć, kuźwa. Nice try. Prioritize. Jak nazywał się most, na którym rozgrywały się gry podczas eventu związanego z Beachwater? Był to Butcher's Bridge. Gdzie odbywało się MSI w 2022 roku? W Hongkongu, nie wiem. Niestety nie, było to w Busan w Korei Południowej. Jakbyś powiedział sama Korea, to bym ci wybaczył. Z jakiego plemienia pochodzi Xayah i Rakan? Jest to plemię Fastayan. Niestety nie, jest to plemię Lotan. Lotlan nawet, nie umiem czytać. Xiao Senpai. Kto powstrzymał Akali przed zabiciem Jina? Był to Zed. Która z wymienionych postaci nie jest freljordskim semigodem? Horn, żelazny dzik, focza siostra, stalowy byk. Focza siostra. Nie, stalowy byk. Arkoan mówi stalowy byk. Gdyby to pytanie trafiło do niego, to by pozostał grze, bo to prawda odpowiedź. Kupcie, niestety odpadasz. No i trzeba było grać w te karty lorowe durne. Dobra, słuchaj Dawidzie. Ile RP można kupić za 47,99 dzięki płaceniu kartą? Możesz się pomylić o 100. 400. Jest to zła odpowiedź, zdecydowanie. Jak nazywa się wart sezonu 2020? Pirate Blossom? Niestety nie, był to wart Boga Kuźni. Odpadasz. Stopy Grafa. Ty już jesteś bezpieczny, ty nie odpadniesz w tej rundzie, natomiast możesz dostać jednego dzynksa. Ile dostaje się Blue Essence za pierwszą wygraną dnia? Teraz. Niestety nie, tylko 50 masz jednego dzynksa, ale pozostajesz w grze. No skill. Ile wersji broni do wyboru ma MF na skinie Gun Goddess? Nie mam tego skina, ale strzelę w 4. Zgadza się, 4 skiny. Zostajesz w grze, gratulacje. Ile mistycznej esencji można kupić za 2200 tokenów eventu? Możesz się pomylić o 20, powiedzmy. 125. Dobrze, o kurde, nice. Dobra, zostajesz w grze. Prutasie. Ale proste ci się wylosowało. Jaki element u Graves został ocenzurowany? O Boże, cygają. Oczywiście, że tak. Dobre, gratulacje, Prutas, przechodzisz dalej. Na czym polegał tryb Darkstar? Grało się trashami ze skinem Darkstar Trash i trzeba było wrzucić z pomocą skilli przeciwnika w środek czarnej dziury. Dobra, przechodzisz dalej. I Xiao Senpai, do ciebie pytanie. Na jakiej mapie rozgrywał się tryb Darkstar? Cosmic Ruins? Tak jest, zgadza się. Dobra, przechodzisz dalej. W pierwszej grupie do kolejnego etapu przyszło tylko 6 osób. No ale przed nami mieliśmy jeszcze kilka grup. Xiao, wiem, że jesteś fanem serialu Arcane. Jeszcze go nie obejrzałeś. Ale powiedz mi, kiedy była premiera pierwszego odcinka? Wystarczy miesiąc i rok. Listopad 2021. Dobrze. A gdzie jest Pity? No nie ma ligi zainstalowanej, nie? Czaisz? Montażysta League of Legends. Dobra, jaka jest podstawowa cena warda? Skina do warda. 180 RP? No, chciałbym. Niestety 640 RP. Królową jakiej rasy jest Rek'Sai? Zel'Sai. No oczywiście, że tak. Brawo, kapcyn. Za proste pytanie. Misia, grywasz Kalistą? Nie. To super. Powiedz mi, jak się nazywa jej ojczyzna? Boże, jakie proste, kurwa! Wiesz? Nie. Kanawor! Kanawor! Prawda, zgadza się. Jak nazywało się miejsce w Shurimie, w którym pojawił się największy wyłom pustki? A, Neti kapituluje. No i Kasia! Tak jest, zgadza się. O nie, co? Jak brzmi pełne imię i tytuł Jaxa? Nauczyciel mówił, żeby się przygotować z tego, że będzie to na sprawdzianie. Ja to mówiłem przed nagrywkami przecież! Słuchaj, jak powiesz chociaż jeden człon poprawnie, to ci zaliczę. Coś na jest było. Dobra, niestety nie. Jest to Sajjax, Kyle Rings, Kohari i Katun, a tytuł to Grandmaster at Arms. Dokładnie tak. Dobra, Sagunia. Który skin z wymienionych kosztuje najwięcej? Urf Kench, Super Kennen, Warden Jax, Warmoger Sion. Ten Sion. Dobra odpowiedź! Jak zmienia się prędkość tam Kencha po zjedzeniu sojusznika ultem? Spowalnia cię. Nie, to jest niestety błędna odpowiedź. Zwiększa się twoja prędkość. Kto połamał runiczne ostrze Riven? Muszę imię? Nie, możesz powiedzieć, kto to był. Mistrz Yasuo. Zgadza się, to był starszy Souma. Czy Xerath jest wyniesionym? Tak, ale tak nie do końca. Masz jakby dwie opcje, tak lub nie. No tak. Niestety nie. No jak nie? No, Xerath jest nieudanym wyniesionym. Także niestety Pity odpada, możesz wracać do montowania.
Słuchaj, jak nazywa się wierzchowiec Kleda? Skal. Tak jest. Dobra, Misia, z czego jest zrobiona maczuga Trandla? No nie wiem, skała. Skała. Niestety odpadasz. Dobra, Neti. Tu jest pytanie tematyczne, proszę państwa. Jak nazywała się knajpa, którą prowadził Wander w stylu Arcane? Ke? No, co? Piknął Gragasa i nie wie? Nie. Było to The Last Drop. Na ile czasu Mordekaiser zabiera przeciwnika do ulta? Tam chyba było 7. 7 sekund? Zgadza się, to jest poprawna odpowiedź. Przechodzisz dalej. Do kogo pierwotnie należał łuk Ashe? Faruso. Niestety nie. Do Avarosy, prawda? Ale blisko, blisko. Która postać posiada umiejętność Devour? Pożarcie. Tamkęcz. No oczywiście, że tak. Kurde, dwa pytania o Tamkęcza dostałeś. What the fuck? Jak nazywa się skin do Pajka, który można było odblokować za mistyczną esencję? The Ashen Knight Pike. Tak jest, bardzo dobrze. Ile pomarańczowej esencji możemy dostać za jeden mistycznej esencji? 10. Niestety nie, 50. Która postać z wymienionych nie posiada skina Project? Lucian, Varus, Pike, Kamil. Varus. Niestety nie, jest to Kamila. Łatwo się pomylić, bo ona ma skina program. Big Titi Blondie. Ile chrom posiada skin Prezes Mundo? 9, 4, 5. Musisz jedną odpowiedź wybrać. 5. 5 chrom. Razem z postawą ma 6, ale zaliczamy, zgadza się. Wymień wszystkie grywalne postacie, które są demonami. Tam Kench, Evelyn, Fiddlestick. Dobra, czyli niestety nie. Ostatnia odpowiedź to było Nocturne. Kto uwolnił Gina z więzienia, w którym został zamknięty przez Zedda? To był Shen. Niestety nie, ale blisko. To był ojciec Shena. Co ciekawe, w tym więzieniu zamknął go Zed, Shen i ojciec Shena. Kto i dlaczego kazał zabić Katarinę Talonowi? Oj, bez odpowiedzi. Dobra, Vex no sex. Jak zginęli rodzice Azira? Kurde, on zasadniczo chciał zabić przez Zerata, bo musiał zabić nienarodzone dziecko matki Azira, ale przeszkodził mu jego ojciec i zginęli i matka, i ojciec. Zgadza się. Zerat zabił ich błyskawicami. Dlaczego po śmierci Mordekaisera to po jego duszę nie przyszła Kindred? Ojojoj, dlatego, że jakby jego k***a nie wiem, dobra. Jego k***a nie wiem. Proszę państwa, stop. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Alarabat. Jak wszyscy dobrze wiemy, zbliżają się święta. Pewnie będziemy robić więcej zakupów, bo kupujemy prezenty dla siebie, dla bliskich, znajomych itd., itd. Co byście powiedzieli na wtyczkę, która przy waszych zakupach automatycznie pokaże wam kody rabatowe, dzięki którym zaoszczędzicie pieniądze? A dodatkowo, po zakupach, za część ich wartości da wam cashbacki. No chyba fajnie. I taki właśnie jest Alarabat. Patrzcie, wchodzimy na Alarabat, rejestrujemy się. Widzimy, że cashbacki możemy zgadnąć dla 1115 sklepów. Tym jest AliExpress, Allegro, Woowie, Media Expert itd. I tak dalej. Załóżmy, że chcemy sobie kupić buty, wchodzimy na obuwie. O, takie buciki, dodajemy do koszyka. No i sprawdźmy, czy Alarabat znajdzie jakieś kody. Mamy to, proszę państwa, 50 zł. Tyle zapłacimy mniej z buta, a dodatkowo dostaniemy 48,89 w formie cashbacku. Za taki jeden zakup. Chyba kozak to, nie? I co ważne, nie musicie wcale pamiętać o tym, żeby szukać kodów. Alarabat zrobi to samemu, za was, a dodatkowo da wam pieniądze w formie cashbacku. Dodatkowo z Alarabat możecie korzystać też na telefonach. Alarabat nie pozyskuje i nie sprzedaje bez twojej zgody żadnych twoich danych. Zarabia na prowizjach od sklepów, z którymi współpracuje. Was to nic nie kosztuje. Są to po prostu klasyczne darmowe pieniądze dla was. Słuchajcie, zajrzyjcie do opisu, tam jest link do wtyczki, do aplikacji. Korzystajcie z Alarabatu, zbierajcie cashbacki i nie przepłacajcie za wasze zakupy na święta. Dobra, Matal. Gdy Caitlin udaje się do więzienia, chce porozmawiać z więźniem, który został tego dnia aresztowany. Dlaczego nie dało się jej z nim porozmawiać? No bo nie pozwolił jej tam ochraniać tego więzienia. Niestety nie, gdyż Vi złamała mu szczękę. Który z wymienionych Yordli nie pojawia się w cinematiku opowieści rodem z Runtery? Nie zadzierajcie z Yordlami. Corki, Teemo, Lulu, Rumble. Rumble. Tak? Oglądałeś tego cinematika? Jesteś pewien tego, tak? Nie. Okej, ale to jest dobra odpowiedź, gratulacje! W jaki sposób Renekton został wyniesiony? Został wyniesiony tak, że... został wyniesiony... Ale łatwe pytanie, chciałbym takie, ale... Renekton został wyniesiony dlatego, że chciał pomóc Nasusowi wejść na podest. Kim byli Darkini? Darkini to są jakby... bronie asasynów? To byli upadli wyniesieni, niestety nie możemy tego zaliczyć, tylko czyli błąd. Z jakiej rasy wywodził się Skarner? A niestety nie! Z Brakernów. Jak nazywały się wyspy cienia przed zrujnowaniem? Błogosławione wyspy. Zgadza się, dobra odpowiedź. Apria. W jaki sposób Viego dostał się na błogosławione wyspy? Przypłynął tam? Zaprowadziła go tam Kalista. Niestety nie możemy tego zaliczyć. Do kogo należy umiejętność Sky Splitter? Po polsku rozszczepiacz niebios. Stawiam, że Kate. Niestety nie, jest to Evo Libera. Do kogo należy pasywa Darkness Rise? Nadejście ciemności. Mam wrażenie, że to Nocturna. Niestety nie, jest to Mordekaiser. Odkładasz. Kaiser, pytanie pierwsze do ciebie. Jak nazywa się broń Akshana? O Boże. Nie, nie przypomnę sobie. Broń nazywa się Rozgrzeszacz. Jak nazywa się Ultimate Mordekaisera? Wymiar śmierci? Tak jest, zgadza się. Co się stanie, jeśli użyjemy Wufiory, gdy enemy Mordekaiser używa na nas ulta? No to chyba się ult nie odpali. Zgadza się, ult zostanie zablokowany i trafi na cooldown. Czy Wufiego
umożliwia daszowanie przez ściany. Nie. Zgadza się, poprawna odpowiedź. Michał Bemi, której umiejętności nie posiada Brand? Piroklazm, spopielenie, spalenie, pożoga. Spalenie. A jak myślisz, czyja jest to umiejętność? Nie wiem, może Ani? Tak naprawdę Brand nie posiada umiejętności spopielenie, ale jest to umiejętność Ani. Do kogo należy umiejętność Explosive Cask, wybuchająca beczka? I odpowiedź to nie jest Krzysztof Gonciarz. Kraga. Tak jest, jak najbardziej. Jak nazywa się osoba, która była prawą ręką Silco? W serialu Arcane w razie czego. Nie wiem, jak będzie już Sinch, tu masz. Niestety Sinch to nie jest dobra odpowiedź. Była to Sevika. Jak nazywało się więzienie, do którego popłynęła Caitlyn w czwartym odcinku Arcane? To jest dobre pytanie. No to proszę dobrą odpowiedź. Nie wiem, więzienie... A coś tam dusz, nie mam pojęcia. Proszę, mogę odpowiedzieć, proszę? Stillwater. Zgadza się. I przechodzimy do księdza Błażeja, szczęść Boże. Jebać szatana, jebać, jebać szatana. Jak brzmi tytuł Ireli? Great Dancer. Zgadza się, dobra. Przechodzimy do drugiej rundy. Jaka jest podstawowa cena areny w TFT? Możesz się pomylić o 100 RP. Jest to, proszę państwa, 1380 RP. Neko, jaka była ostatnia rzecz, jaką zrobił Sion przed śmiercią? Boże, żeby teraz nie pomylić numerków. Uduszenie dziadka Jarvana IV. No dobra, zaliczę. Było to zabicie Jarvana I. Także chyba numerki się nie zgadzają, ale git. Hyaluronek. No i masz pytanie o Arcane. Jak Vi nazywa Caitlyn w serialu Arcane? W angielskiej wersji jest to cupcake, w z kolei wersji polskiej jest to cukiereczek. Zgadza się, no jak najbardziej. Do której postaci należy przedmiot zwany siedmioma soczewkami przenikliwości? W jaki sposób Viego stał się królem? Ej, mogę odpowiedzieć jakby co? Chyba możesz, bo niestety Michał nie wie. On miał starszego brata, ale ten jego starszy brat umarł. Kurde, widzę, że ktoś się przygotował. Nie, po prostu oglądam Marweka. Jak nazywała się poprzednia host Aspektu Zmierzchu? Obecnie tym hostem jest Zoe. Nie, no to jest kurwa prosty, no Maisha! No, zgadza się. Kiedy Ornn może ulepszyć mityczne przedmioty? Kiedy zdobędzie 14 level. Oj, wydaje mi się, że pomyliłeś się o jeden level. Nie, nie pomylił się, to jest 14. Ale swoje ulepsza na 13, nie? No dobra, w sumie to jest takie pytanie trochę nieprecyzyjne, no bo nie jest napisane czy swoje itemy, czy przeciwników, więc powiedzmy, że zaliczamy, Zephyr przechodzi dalej. Jaki tytuł nosi Anivia? Królowa lodu? Kryofenix. Niestety, nie możemy tego zaliczyć, odpadasz. Jak nazywa się ptak Queen? Valor. Oczywiście, że Valor, zgadza się. Co powstrzymało czarną mgłę przed dostaniem się do Piltover? Tak szczerze? To nie wiem. Wielkie wiatraki. Dzięki. Co Ornn stworzył dla swojego brata Volibera? O Boże, nie wiem. Był to runiczny pancerz. Przespa. Jak nazywa się człowiek, który zakochał się w Kaliście i po przemianie w upiora próbuje jej przypomnieć, kim była? Co jeszcze? Niestety nie, jego imię to... Ledros. Zgadza się. Dobra, shifterze, słuchaj. Do jakiego regionu przypisana jest Fiora? Fiora do Demacji. Zgadza się. Jak nazywa się wioska, z której pochodzi Master G? Master Yi. Wudżu. Zgadza się, Wudżu. To jakieś proste. No ja niestety nie losuję, to wszystko jest po kolei, wszystko jest sprawiedliwe. Jak nazywała się asystentka Wiktora, która zmieniła się w pył w serialu Arcane? No cię powiem! Oglądamy jutro Arcane. Trzeba było wczoraj oglądać, niestety. Była to Sky. Którym z wymienionych imion nie jest nazywany tam Kench? Wielki człapacz, stary pasibrzuch, dwupłaszcz, bestia z głębin. To bestia, nie wiem. Zgadza się, to jest dobra odpowiedź. Kto jest wujkiem Viego? Jest to postać z League of Legends. To jest Vladimir? Zgadza się, dobra odpowiedź. Na którym ramieniu Urgota znajduje się broń? Na prawym. Zgadza się, dobrze. I proszę państwa, przechodzimy do drugiej kolejki. Wymień postacie, które otrzymały skina związanego z Arcane. Jest to 5 postaci i powiedzmy, że możesz wymienić 4. No to będzie Vi, Jinx, Jayce oraz Caitlyn. Zgadza się, był jeszcze Echo. A Vikshi, ile RP można otrzymać z kapsuł Prime Gamingu? 650? Jeszcze nie, jest to 350. RP, to jest drugi błąd! Czy Klens jest w stanie oczyścić z ulta Nautiliusa? Nie. Zgadza się, nie jest w stanie. Dlaczego Yasuo walczył z Yone? Bo Yasuo podejrzano o zabicie swojego mistrza. Zgadza się, dobra odpowiedź. Z kim Pantheon walczy w najnowszym cinematiku? Decol. Leona. Tak jest, zgadza się. W jakim regionie znajduje się most, na którym rozgrywa się Aramy? Felior. Zgadza się. Czego demonem jest Raum? Demon połączony ze Swainem. Ja wiem, tajemnic. Tak jest. Jak nazywał się potężny potwór znajdujący się na Twisted Tree Line? O Boże, mam jego ikonę. Ja wiem, że to jest pająk. Nic nie przychodzi do głowy? Nie wiem. To był Vilema. Kto zabił plemię Tryndamera? Jest to postać ligi. Nie wiem. Był to Aatrox, Maxima. To nie do ciebie. Z jakim regionem graniczy Targon? Z Shurimą. Który region był atakowany podczas Harrowing najczęściej? Był to region Bleachwater. Przechodzimy do Michaela. Jaki jest sens istnienia Malphite'a? Nie wiem, góry ma kurna rozpierdzielić. Jego celem jest walka z pustką, niestety to błąd. Jak nazywa się broń dzierżona przez Sivir? Ajajaj, niestety nie wiesz. Jaka jest bazowa prędkość poruszania się minionów? Możesz się pomylić o 10. 325. Dobra odpowiedź, zgadza się. W jakiej minucie respi się Harold? 8 minuta. Zgadza się, jest to poprawna odpowiedź. W jaki sposób Lissandra straciła wzrok? Volibear jej wybił? Ty, bardzo dobrze, zgadza się. Czego potrzeba, by odblokować siódmą
siódmą maestrię na postaci. No to na pewno trzeba mieć szóstą maestrię już wbitą, później trzeba zdobyć przynajmniej trzy eski. Później musisz za nią zapłacić niebieską esencją. Zgadza się. Jaki prestiżowy skin posiada Malphite? Podaj, że to był chyba do Darkstara, o ile się nie mylę. Zgadza się, dobra odpowiedź. Wymień legendarne skiny, których koszt nie wynosi 1820. Możesz wymienić jeden, są dwa. Ten do Cho'Gatha? Niestety nie. Primetime Draven i Surprise Party Fiddlestick. Jaka organizacja odpowiada za ożywienie Sajona? Jest to czarna róża. Kiedy G2 Esports wygrało MSI? Nie wiem. Był to rok 2019. Czym jest Kindred? Jest uosobieniem śmierci. Zgadza się, poprawna odpowiedź. Wymień grywalne postacie, które należą lub należały do zakonu King Cole. Nie wiem. Jest to Shen, Akali, Zed i Kennen. I przechodzimy do Akami. Hostem jakiego aspektu jest Zoe? Jest hostem aspektu zmierzchu. Kim był Urgot, zanim trafił do zon? On nie był jakimś tam lekarzem? No blisko! Był noksjańskim katem. Niestety nie możemy tego zaliczyć, także dzynk. Ile skinów znajduje się obecnie w serii Project? 12. Niestety nie, jest 17 epickich, 6 legendarnych i 4 prestiżowe. Jakimi żywiołami posługuje się Kiana? Ziemi, wody i to jest jeszcze z krzaka, jak weźmiesz, nie wiem jak to się nazywało. Słuchaj, niestety nie możemy tego zaliczyć, bo to jest lód, skała i natura. Kiedy możemy kupić eliksiry żelaza, gniewu lub czarnego? Księstwa. Po levelu 9. Zgadza się. Co umożliwia wykrywanie niewidzialnych pułapek na Aramie? Nic, są odkryte. Niestety nie. Są to kanony i super miniony. Ile skinów posiada tam Kench? 4? Niestety nie, posiada 5 skinów. Susia odpada. W jaki sposób Kiana może użyć żywiołu lodu na Aramie? Chyba bierze, że po prostu spoza mostu tego. Niestety nie, może je pobierać tylko właśnie z reliktów. Jak ma na imię Miss Fortune? Nie wiem. Ma na imię Sara. W jaki sposób można ewoluować umiejętności Wiktora? Można ewoluować używając 100 punktów Glorious Evolution. Ile skinów posiada Fiddlesticks? 4. Niestety nie, posiada on 10 skinów. Jaki cooldown Ornn ma na swojej pasywie na Aramie? 3,5 minuty. Niestety nie, jest to 120 sekund. Co otrzymujemy, jeżeli otworzymy 5 Masterwork Chestów? 10 mitycznej esencji. Byłeś blisko. 5 mitycznej esencji. Niestety nie możemy zaliczyć. Gdy Master G odwiedza swoją wioskę, oddaje cześć wszystkim dawnym mieszkańcom, ale czyje groby są dla niego najważniejsze? Umarłych? Szalotka, jak to żywy groby? Chodzi o dwa groby rodziców i grób mistrza Dorana. Kiedy została wydana RL? Miesiąc i rok. 20 marzec. Niestety to był grudzień 2020. W jaki sposób DJ Sona może zmienić muzykę, jaką gra? Tańcz z nami, tańcz. Control plus. Plus 5. Zgadza się, dobra odpowiedź. Ile skinów posiada Yasuo? 10. Niestety nie, jest to 12 skinów. Jak nazywa się Darkin uwięziony w kosie, którą dzierży Kane? Raz. Zgadza się. Do kogo należy umiejętność Glitterlands? Kizo. Niestety nie, wbrew pozorom to jest Q Lulu. No. Która z wymienionych postaci nie zabiła swojego mentora? Zed, Syndra, Vayne, Ivern. Ivern. Zgadza się, dobra odpowiedź. Kto uwolnił Gina z więzienia? No to teleport, dobra. Kto uwięził Syndrę na wiele dekad? Był to duch Ioni. Jakie stanowisko zajął żelazny dzik w stosunku do trzech sióstr? Bye. Tak samo jak Woliver chciał je zniszczyć. Ile czasu pacyny Shao stoją, biorąc pod uwagę, że Shaco ma 0 AP? Shao? Ty powiedziałem Shao? Lol. 40 sekund? Nie wiem. Stoją 40 sekund plus 10% AP, czyli przy założeniu, że ma 0 AP, 40 sekund, zgadza się. Z czego można było pozyskać Safilit? Tak. Spaszcz diabłów morskich. Kto wypowiada ten cytat? Tam Kench. Dwupłaszcz. Znam twoje prawdziwe imię, demonie. O kurde, jakiś Aatrox. Niestety nie, jest to cytat z Yone. Na tym etapie pożegnaliśmy się z 25 graczami. W grze zostało jeszcze 39 uczestników. Kto zwycięży wielki turniej wiedzy o League of Legends? O tym w następnym odcinku. Subskrybuj, żeby go nie ominąć.